2012 roku, po długich latach poszukiwania miejsca spoczynku zapory, szczątki Hieronimo zostały znalezione na terenie kwatery na Lączce w warszawskich Powązkach. Hieronim Degutowski urodził się 24 września 1918 roku w Dzikowie na obrzeżach Tarnobrzega. Prawdopodobnie jako ochotnik walczył w obronie Lwowa. Dokładne losy Hieronima Degutowskiego podczas kampanii wrześniowej nie są znane. Ochotniczo zgłosił się do służby w kraju i po przejściu przeszkolenia został cichociemnym. W nocy z 16 na 17 września 1943 roku został zrzucony do okupowanej Polski. Posługiwał się pseudonimem Zapora. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Hieronim Degutowski skazany na karę śmierci.